Kolejny trening za EUKSiakami. Gościem EUKS TV jest Tadej Widmajer. Tadej, niespełna niewiele ponad tydzień został do rozpoczęcia, do wznowienia rozgrywek ligowych. Podstawowe pytanie zatem, jak forma? Myślę, że forma jest dobra. Jesteśmy dobrze pracujemy i myślę, że forma jest dobra i jesteśmy, jak się mówi, ready. Gotowi. Jesteśmy gotowi dla pierwszy mecz z Górnikiem. Nad czym pracowaliście do tej pory w tym tygodniu? Jak wyglądały zajęcia? Robiliśmy taktykę i jak się poruszać po boisku i myślę, że zrobiliśmy dobrą pracę. W tym godzinie mamy jeszcze 3 treningi i potem walka. Ten tydzień intensywny, jeżeli chodzi o zajęcia, czujecie lekkie zmęczenie? Tak, na pewno jest. Jak powiedziałem, dobre treningi, no to jest normalnie. Treningi są intensywne i normalnie jest, że jesteśmy zmęczeni. Nie możesz się już doczekać tego meczu z Górnikiem, w którym rozpoczniecie batalię o utrzymanie w Ekstraklasie? No tak. Mieliśmy teraz 2 miesiące pauzy i normalnie jest, że nie możemy doczekać pierwszy mecz. Niestety bez kibiców, ale musimy to zrobić, musimy to zwalczyć na 100%. Kibice będą obecni symbolicznie poprzez awatary, które będą sobie mogli wykupić na widowni. Mimo wszystko przyjemniej będzie się grało, kiedy nie będzie pustych krzesełek, tylko ci wirtualni fani będą na was patrzeć. My wiemy, że kibice są z nami cały czas i dobrze, nie będę na trybuny, ale my musimy zwalczyć za nich, za nas, za nich. W naszych głowach wiemy, że oni są z nami, tak, i musimy to zrobić na 100%. To jest to. Kiedy rozmawialiśmy zimą po twoim przyjściu do klubu, mówiłeś, że potrzebujesz paru miesięcy, żeby zacząć mówić po polsku. No i słyszymy, że słowa dotrzymałeś. Te 2 miesiące izolacji widać, że przeznaczyłeś na intensywną naukę języka polskiego. No uczę się polskiego, tak. Mam 2 razy w tygodniu mam taki czas języka polskiego i próbuję i nie wiem wszystko, ale próbuję. To jest najważniejsze. Z czym w tej chwili masz największą jeszcze trudność? Co ci sprawia największy kłopot, jeżeli chodzi o porozumiewanie się w naszym języku? Myślę, że najtrudniejsza jest gramatyka. Gramatyka jest bardzo, bardzo ciężka, bardzo, bardzo trudna. Dla mnie lekko je rozumieć, ale ciężko je mówić i jak powiedziałem, gramatyka bardzo, bardzo ciężka. Ale na meczach będziesz już normalnie po polsku porozumiewać się z kolegami odnośnie tego, co dzieje się na murawie? No to tak, to może każdy dzień używam takie słowa na boisku i to rozumiem, to mogę powiedzieć, to nie ma problemu. Starasz się też słuchać polskiego radia, oglądać polską telewizję, żeby w naturalny sposób przyswajać sobie język? Słucham. Kiedy jechałem w autu, normalnie to słucham polskie radio. W domu też oglądam telewizję, ale myślę, że najlepiej możesz nauczyć, kiedy mówisz. Kiedy mówisz i to jest tutaj na boisku, to jest, nie wiem, kiedy idziesz w sklep, kiedy idziesz, nie wiem, w park, kiedy mówisz z ludźmi i myślę, że to jest najważniejsze. To mówić. Tak jak na boisku
trening czyni mistrza. Tak, tak, masz rację. Rozmawiamy w ośrodku, gdzie trenują również młodzi zawodnicy ŁKS-u. Oni tu przychodząc na swoje treningi, patrzą, obserwują, podglądają was. To was dodatkowo motywuje, napędza, że jesteście dla nich wzorem? Tak, na pewno to jest dodatkowa motywacja dla nas. I myślę, że ja też oglądałem mało, jak trenują i myślę, że mają potencjał. Oni są nadzieją na przyszłość. Kiedy mi skończyli kariery, to oni są potem tu. Poprowadzą ŁKS do kolejnych sukcesów. Tak, absolutnie. Ten nastrój w drużynie jest coraz bardziej bojowy. Czekacie na ten pierwszy gwizdek? Chcielibyście, żeby ten mecz był już jutro, pojutrze? No nie, teraz mamy nowego trenera, ale musimy się poznać, musimy zrobić co on chce. To nie jest szefem i dobrze, że mamy jeszcze, nie wiem, 8-10 dni mamy do pierwszego meczu i mamy czas. Musimy zrobić każdy trening na 100% i potem tylko walka. Gościem ŁKS TV był Tadej Widmajer. Jak słyszymy, coraz lepiej radzący sobie z językiem polskim. Dzięki, Tadej, powodzenia. Dziękuję bardzo.